for American and Delta Airlines. What you got, bro? Hello, boss. Hello, sir. Hi, I'm Doug. How are you, gentlemen? Always good. Studley Mims, how are you? So this year will be the first season that they'll have people in the audience. So how many people is it? That's like 70,000. 70,000. And this side opens up right here. It slides open so people can see the Las Vegas lights during the game. Nice. Nice. The Raiders. Yeah, it looks awesome. They got a good podrago de kozava, yes, Tash. Yes, Ryan Vegas. Yes, Ryan Vegas. Bravo. Udało się. A nie było łatwo. Nie było łatwo. Były różne. Jak to były przeszkody. Nie chcieli puścić. Nazwijmy to przygodą. No. Nie chcieli puścić Raja, ale. Ale jest! My jesteśmy z nim. I zaczynamy, co mamy robić. Ekipa w komplecie. Fight week rozpoczęty. W sobotę go skończymy. I będzie dobrze. Wracamy ze skalpem. Ostatnio było zamknięte, teraz w końcu można poużywać. Ile pali tutaj. No. But I start my preparation this fight in my country, my family gym, Red Dragon. And another like one month ago I coming to ATT and I train under legendary Mike Brown, you know, and ATT Army. And so happy. You said Jeremy Stephens, so did that excite you as an opponent when they gave it to you? Yeah, I worked very hard all my life. No przecież jak? Ci ludzie tworzyli MMA. Światowe. Rampage. Oj, dobra gablotka, powiem wam. Thank you, bro. Thank you. Thanks, Bill. I'm good, thank you. So this is the stage where you'll do the weigh-ins on Friday. Mm-hmm. Tutaj będzie ważenie i face to face. No, tak jak teraz. Gamer przed chwilą dał wywiad, a jutro będzie wydawał, że nic nie rozumie. Dzięki temu jesteśmy tu razem, nie? Tak. No właśnie, bo tak nie tylko jedna osoba z nas mogłaby być, a przez to, że jeden jest tłumaczem, a drugi trenerem, to jesteśmy. Hello, how are you? Hi, how are you? Always good! Tak. To są masaże, pa. No człowieku. Może na moje nóżki tam pójdę? Grubo, no wiadomo. Siłkę te Borys. Wiadomo. Jesteśmy w UFC Performance Institute, czyli w miejscu, gdzie zawodnik może przyjechać sobie ze swoim teamem i podobno siedzieć nawet chyba ile się tu chce. I mają właśnie w tym masaże, siłownie, trenerów, żarcie, wszystko. Ale kurwa, co? Ja ci odpowiem.
Nie no, to trzeba zrobić. I myślałem rano zrobić 3 trójki z tarczy bokserskiej. Patrzył, a wieczorem jedną wannę i pójdę. Jak się ostatnio sprawdziło, to nie kombinował. Waga zrobiona perfekcyjnie. Gamer już teraz pojechał razem z Rajem na oficjalne ważenie. Dlaczego tylko z Rajem? Ja już nie towarzyszę ani Anderson. Ano dlatego, że tylko jedna osoba może jechać z zawodnikiem. Oczywiście chcieliśmy się wbić na patencie, że niby ja jestem tłumaczem, a Raju trenerem, a Gamer nic nie rozumiał po angielsku. No a ostatnio to przeszło w jakichś tam innych sprawach medialnych, ale tym razem niestety nie. Tym razem zostałem odepchnięty, gdy oni już we dwójkę siedzieli w autobusie. Także co, pozostało tylko mi uciec stamtąd, pójść zrobić przedostatni test na koronawirusa, bo zdać ciągle te testy. No i co, i czekam na chłopaków teraz w pokoju. The official weight, 156 pounds for Jeremy Stevens. 155.5, the official weight for Mateusz Gamrot. Z racji tego, że jesteśmy w Stanach, to nasz Netflix też jest amerykański i niestety prawie wszystkie filmy są bez lektora i bez napisów, więc trochę lipa. No i mamy mocno ograniczony wybór, bo w ogóle mamy mało tych filmów jakoś. I tak sobie przeglądamy, bo nie mamy co włączyć. I nagle lejemy, bo natrafiamy na tytuł, na film o tytule Jiu-Jitsu. Patrzymy, kto tam gra, a tam gra Nicolas Cage. My będziemy mieć to takie gówno, że co? Że oglądamy. Oto Jiu-Jitsu. Z Nicolasem Cage'em. Do naszego wieczora jeszcze parę godzin, a za nim Selek. Został zlekautowany. Ale siodło! Cios na cios i lepszy. Ladies and gentlemen, your winner by split decision, Sebastian Rajewski! A więc niejednogłośna decyzja. It over the body. Mateusz Gamrot submits Jeremy Stevens in just over a minute. Wow! Come on! 19-1. He has never lost with a full camp. And what a night for his Red Dragon team at home. But big picture, American top team again. Był to trzeci bonus. I hope so. Night of the night, perforce, submission. Let's go, baby! I love you, Vega! I love you, UFC! I am the future! Trzecia walka, trzeci bonus. Ladies and gentlemen, referee Michael Tom is going to stop this contest at 1:05 of the very first round. You play the winner. By submission, due to a Kimura, Mateusz Gamrot! Let's go, baby! I'm here with the winner, Mateusz Gamrot. Very excited, very hyped up. Beautiful performance. I'm excited. Don't you beat me up in here. Hey, listen, ever since you moved to camp down in Florida, you've been on an absolute roll. How pivotal has that been for your recent success? For me, this is big success, you know, because I trained
all my life, very hard. I choose my dreamer, you know. I don't go in here only fight and get mad at me. I won't be the champion in the future. I don't know when, maybe next year, maybe 2 years. Give me next opponent, step by step, step by step. Light division is the top division in the UFC, you know. It's a lot of tough guys, but I am ready every single guy to the top 50. Really, please, give me next top 50. Don't change the line. I am ready for everybody guys in the 50 division. Let's go! Listen, I mean, I think you've earned that spot in that top 15 division soon enough, but I want you to take a look at your handiwork. If Kimura was beautiful, hopefully we can pull it up. Did you know that you were going to be able to set this up? Jeremy looked like he went for it, and you reversed it and put it on him. Did you expect to get him out of there this early? Yeah, man. My background is wrestling, yeah? All my life I train in jiu-jitsu. This position, this is my favorite position. My corner man, Boris Minkowski, all my life friends told me, this is your position, this is your position. Stay patient, stay patient. You finish this. 10 second hold. Boom! And I wanna say thank you so much, Boris Minkowski, Łukasz Ajewski, Andrzej Suporta from ITT. This is the best team and the best my corner. I wanna say thank you so much, all ATT, Dan Lambert, Mike Brown, Primo, all coaches, all fighters from ATT Army. You are the best. From Polish now. Polska, thank you. Dziękuję bardzo za wszystko. To jest bardzo wszystkie wiadomości. Moja przyszła żona Agatko, kocham cię, kocham moje dzieci. Za chwilę do was wracam. Let's go! Macau, Gramrock, let it hang out tonight. Congratulations on the big win tonight. I gotta get out of here before I can beat up. I'm better, I five very soon. I love you! Who is that? Who is that? We got 3, 2, 1. All right. Ah! Naja, kurwa. Naja. If you don't have something to prove in life, then good job, guys. Thank you. No matter if it's finance, yeah. Job. Give me that push, give me that drive. What I need to prove is that I'm the best in the world. Who is next? Boris, who is next? Kazdy, everyone! Santiago! Hey, my man! I know, I say. Ole, 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 ole. Nie damy się. Ole. Your family here. What's going through your head right now? How are you feeling? You know, I'm glad I went out the way I did. I'm glad I was allowed to. Congratulations on the victory. How are you feeling right now? Thank you. I'm so excited. You know, my warm-up was harder than fight. You know. But yeah, I'm so happy, I'm excited. Trzy walki, trzy bonusy! Tak jest! Kurwa, tak się wchodzi do Las Vegas, szykuj się, trzeci bonus. Kurwa, mać! Ale jazda! My, cztery basiory przemierzające wspólnie pustynię w Las Vegas. Bracia krwi. We'll be right back.